Szczęść Boże, coś Wam powiem. Scena z dzisiejszej Ewangelii, Maria Magdalena, która reprezentuje wszystkich ludzi, stoi przy pustym grobie. Ona cały czas zamartwia się, gdzie jest jej mistrz. Patrzy w nicość, patrzy w pustkę grobu, która stała się już nieważna, bo Jezus jest pośród żywych. Ale ona jeszcze tego nie wie. Nie doświadczyła jeszcze tego spotkania. Za chwilę nastąpi zwrot w jej życiu, kiedy usłyszy pytanie, kogo szukasz, niewiasto? Pytanie to jest zwróceniem się Pana Boga do człowieka. Można się tu odnieść do raju, gdzie Bóg wołał człowieka, Adamie, gdzie jesteś? Poszukuje Adama, który doświadczył grzechu, ukrył się ze wstydu. Dziś stojąc przy grobie patrzymy, że z jednej strony śmierć została pokonana, grzech został pokonany. Został pokonany przez Jezusa. Jezus został złożony do grobu, zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Dał nam życie. Maria Magdalena właśnie patrząc w tę pustkę, słysząc głos, odwraca się, czyli zmienia kierunek swojego wzroku. Zmienia ośrodek, do którego nawiązuje. Odwraca się niejako od grzechu. Słyszy wezwanie i stawia pytanie, gdzie jesteś? Pyta się Boga, gdzie jesteś w moim życiu? Jak mam Ciebie odnaleźć, żeby Cię zabrać ze sobą? Pyta trochę w ciemno, bo nie rozpoznała jeszcze Jezusa. I następny krok, który zauważamy, to to, że Jezus woła do niej po imieniu. Nazywa ją. A w ten sposób wyraża, że należysz do mnie. Jesteś moja, jesteś zatopiona w moim sercu. Pamiętam o Tobie. Jestem przy Tobie. Gdy Maria Magdalena słyszy swoje imię, rozpoznaje głos i nie mówi rabbi, nauczycielu, tak szorstko, oficjalnie. Ona mówi rabuni. Zdrobniale, czule, prosto z serca. To jest piękne spotkanie, pokazujące, że człowiek powinien odejść od tego, co go zatrzymuje, od tego, co jest puste, co nie daje żadnej wartości i zwrócić się ku prawdziwym wartościom, jakie są w Bogu. Bo to On nadaje sens naszemu życiu. To On nadaje kierunek. Po takim spotkaniu i takim przewrocie życiowym nie pozostaje nic innego, jak podzielić się swoją radością. Spotkałem Pana, przemówił do mnie, odmienił moje życie i chcę się tym dzielić z innymi, czyli dać świadectwo. Do tego zachęca nas dzisiejsza Ewangelia. Z Panem Bogiem.